Ewangelii według świętego Jana. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Dzisiejsza Ewangelia powinna być takim bardzo poważnym wykrzyknikiem dla wszystkich ojców rodzin. Statystyki mówią, że gdy nawróci się dziecko, to za jego nawróceniem idzie zaledwie kilka procent rodziców. Gdy nawróci się mama, kobieta, za jej nawróceniem idzie zaledwie kilkanaście procent rodzin. Lecz gdy nawróci się ojciec rodziny, mężczyzna, wówczas za jego nawróceniem, za jego przykładem idzie ponad 80% rodzin w takich przypadkach. To pokazuje, jaką wielką siłę ma nawrócenie mężczyzny, jaką siłę oddziaływania ma fakt, że mężczyzna spotyka Chrystusa i wprowadza go do swojego domu. Panowie, nie pozwólcie, by kwestia wiary, religii, Kościoła, Ewangelii była strefą zarezerwowaną dla waszych pań. Uczyńcie z Boga, ze spotkania z Chrystusem, swoje największe życiowe wyzwanie, swój Mount Everest. Dzięki temu zrealizujecie Boży plan i uszczęśliwicie ludzi wokół siebie. Do zobaczenia jutro.